Prąd elektryczny. Rozpocznę teraz omawianie bardzo ważnego działu w elektrotechnice, a mianowicie dotyczącego prądu elektrycznego. Są inne działy dotyczące na przykład transformatorów, silników asynchronicznych, maszyn prądu stałego, ale w mniejszym czy większym stopniu tam też mamy do czynienia z prądem elektrycznym. A co to w ogóle jest? Otóż w elektrotechnice mamy najczęściej do czynienia z prądem elektrycznym jako uporządkowanym ruchem elektronów lub ogólniej ładunków elektrycznych. Teraz ktoś zapyta, jakie tutaj są związane z tym pojęcia. Otóż jest dużo takich pojęć towarzyszących samym sformułowaniom prąd elektryczny. Mówi się o prądzie stałym, zmiennym, okresowo zmiennym, no, czyli okresowym. Czasami mówimy nieokresowy. Również nierzadko używa się pojęć jako prąd tętniący. Tutaj na planszy właśnie widać te poszczególne określenia. Szczególnym przypadkiem tego prądu tętniącego jest prąd pulsujący. Bardzo ważne pojęcie w elektrotechnice związane z prądem, a mianowicie jako prąd przemienny. Czasem też używa się określeń prąd okresowo przemienny. Chociaż częściej mówimy po prostu prąd okresowy. Z przyczyn, bym powiedział, nawet praktycznych. Często mamy do czynienia z prądem sinusoidalnym. A więc prąd sinusoidalny. No, można znaleźć w różnej literaturze różne podziały, ale takie najczęściej przedstawiane polegają na, no tutaj, następującym podziale. A mianowicie prąd rozróżniamy jako w takim podstawowym podziale. To jest jako prąd stały i prąd zmienny. Gdyby chcieć, no już tak wstępnie scharakteryzować, na czym polega, czy cechy szczególne prądu stałego, no to chociażby tutaj na wykresie, powiedzmy, napięcie w funkcji czasu. Tutaj widzimy, że parametry prądu stałego się nie zmieniają. No i jak już sama nazwa wskazuje, w przypadku prądu zmiennego jest sytuacja odmienna.
gdyby to przedstawić jako napięcie również tutaj funkcji czasu. Najprzeróżniejsze tu są wykresy, chociażby można w ten sposób również to pokazać, że te parametry już są różne. I tutaj jest akurat przykład prądu okresowo zmiennego. Teraz gdyby wstępnie chociaż tak zająć się prądem zmiennym. Otóż prąd zmienny dalej można podzielić na prąd okresowy i nieokresowy. Gdyby chcieć na wykresie podać jakiś przykład prądu okresowego, to również wykres napięcia funkcji czasu. Różnie tutaj zmieniające się wartości, ale cyklicznie powtarzające się. No i stąd nazwa tego prądu. Prąd okresowy. Natomiast tutaj jako prąd nieokresowy, no to już w sposób taki dowolny te parametry się zmieniają. Teraz sam prąd okresowy. Okresowy. Również dalej możemy podzielić na prąd tętniący i prąd okresowo przemienny. Tutaj występują właśnie takie określenia, których używam: prąd zmienny, prąd przemienny. Tu różnie to jest w literaturze podawane, taki najczęstszy podział, że prąd przemienny to zmienia swój kierunek przepływu, a prąd zmienny zmienia parametry, ale nie zmienia kierunku. Ale wracając tutaj do tego prądu tętniącego, tu też o przykład na wykresie napięcia funkcji czasu i zaraz tu z boku na planszy przykład prądu pulsującego. Natomiast ten prąd okresowo przemienny, czyli ten, który zmienia swój ten kierunek przepływu raz w prawo, raz w lewo, tak obrazowo mówiąc, a może być chociażby taki, jak mamy w mieszkaniach tutaj prąd sinusoidalny, ale nie tylko, bo raz w jednym, raz w drugim kierunku, jak płynie prąd, może od chociażby nawet również i przykład w ten sposób wyglądać. To są oczywiście tylko przykłady. Tylko tak jak mówiłem, w literaturze różnie jest podawane, bo czasami jest tak podawane, że jako prąd zmienny to jest szeroki zakres, a w jego skład wchodzi prąd przemienny. Natomiast częstszy podział to jest po prostu taki, jak prąd przemienny, to znaczy, że płynie raz w jednym, raz w drugim kierunku, a prąd zmienny to zmienia parametry, ale nie zmienia kierunku
przeciwieństwie do tamtej poprzedniej definicji, która obejmowała i ten rodzaj prądu, no, te obydwa, o których przed chwilą mówiłem. Gdyby teraz spróbować dokonać takiego bardziej zbiorczego podziału, no to tak jak mówiłem, prąd dzieli się na stały i zmienny. Teraz ten prąd zmienny na prąd okresowy i nieokresowy. Okresowy i nieokresowy. Teraz ten prąd okresowy. Więc prąd jako tętniący, tętniący. I prąd okresowo przemienny. Też popularnie mówi się jako okresowy. No i bardzo często mamy tutaj do czynienia z tym prądem sinusoidalnym. Natomiast szczególnym przypadkiem tego prądu tętniącego jest pulsacyjny, czyli jest to sytuacja, że pojawia się i znika, pojawia i znika. Też bardzo tak obrazowo mówiąc. No i prąd przemienny, tak jak powiedziałem, jako ten częsty przykład, prąd sinusoidalny. Teraz w samej elektrotechnice bardzo często, czy najczęściej, no może nawet tak powiem, jednak mamy do czynienia z dwoma pojęciami. Prąd stały i w związku z tym prąd przemienny. Przy czym tutaj jeszcze dodam, że w bardzo popularnym rozumieniu ten prąd przemienny jest utożsamiany też z pojęciem jako prąd zmienny. Często mówi się prąd stały, prąd zmienny, mając jednak na myśli prąd faktycznie przemienny. No taki jak mamy sieci w mieszkaniach. Mówimy, że to jest prąd zmienny, chociaż trzymając się tych reguł należałoby mówić prąd przemienny. Oznaczanie zwrotu prądu i linii pola magnetycznego na schematach. Gdy prąd płynie od obserwatora do płaszczyzny rysunku, takim X-em oznaczamy. Gdy odwrotnie, to znaczy od płaszczyzny rysunku do obserwatora, to z taką kropką, a zwrot linii pola magnetycznego, gdy są skierowane ku obserwatorowi, to z kropeczkami takimi, a odwrotnie do płaszczyzny rysunku, to z takimi x-ami.